Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, no to widzimy się w grze Risk of Rain 2. I tak, słowem wstępu, gram dzisiaj na najwyższym poziomie trudności, zagram sobie tutaj naszą Huntress i... Czy jest coś więcej do powiedzenia? Chyba nic. Standardowa rozgrywka od Clash Monster, tak. Po bardzo długiej przerwie, przynajmniej na YouTubie. Powracamy do ryzykownego deszczu 2, ryzyka deszczu 2, czy jakkolwiek by tego inaczej nie nazywać. Tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu zdecydowałem się na powrót, odpowiedź jest... Powiem wam, że bardziej prosta niż wam się może wydawać. Niedługo po prostu wychodzi DLC, które ma dodać kilka ciekawych nowych rzeczy. Plus wyszła cała aktualizacja, a już jakiś system, który jest... Najłatwiej to chyba nazwać współpracą z Dead Cells, kolaboracją. Więc stwierdziłem, że jak jest parę nowych rzeczy, to mogę wrócić sobie do... No, jak to się nazywa? No, do nagrywania po prostu Risk of Rain na dwójki, skoro i tak sam ostatnimi czasy znowu wróciłem do częstszego grania. I tak, no. Czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie. Poza tym, że ostrzegam, że dzisiejszy odcinek może być trochę lamisty, ale z drugiej strony może nie być aż tak bardzo, bo dla tych, którzy znają trochę Risk of Raina, to pewnie biały skin łowczyni, czyli Huntress, postaci, którą gramy, powinien dużo tłumaczyć dla weteranów, czyli inaczej mówiąc, dało mi się już kiedyś nią przejść Monsuna, co nie oznacza, że tym razem też przejdę, bo... No, prawdę powiedziawszy, jest naprawdę kiepsko. Dlatego, że otworzyliśmy tam niby skrzynkę o pustki za 50% max HP, ale przedmiot, który wypadł, jest najgorszy, jaki może być dla Huntress w szczególności. I tak, większość z was pewnie się będzie dziwić, że coś jakiego mówię, bo to były okularki pustkowe, coś co jest OP, bo daje chyba 0,5% szans na instant zabójstwo każdego przeciwnika, chyba poza bossami? Coś tego typu. No i gwiazdy kluczu, jak to możesz to nazwać, słabym i tak dalej. Powiem wam szczerze, że to jest całkowicie coś innego niż to, co bym chciał w sumie na łowczyni. Głównie z prostego powodu, jakim jest to, że po prostu łowczyni, w szczególności z alternatywnym atakiem podstawowym, czyli tym, z czego korzystam teraz, ma bardzo dobrą synergię z trafieniem krytycznym. Po prostu każdy krytyk, zamiast strzelać 3 tutaj takie białowe pociski, będzie strzelał 6 czerwonych. A te, jak to się nazywa, okulary pustki mają to do siebie, że niestety, no, niszczą wszystkie podstawowe okulary, powodując, że nie dostajemy crit rate'a, szansy na krytyka i tak dalej. I oczywiście są może bardziej potężne na dłuższą metę, ale no mają trochę dziwną, powiedzmy, synergię z łowczynią. Raczej wręcz nie mają synergii. O, i co my tu mamy swoją drugą? W jednym sklepiku. A wziąłbym drugi raz benzynę. Głównie z prostego powodu, im więcej ma się benzyny, tym większy jest zasięg tego podpalenia przy ubciu wroga. A grając na Monsunie, wszystko będzie bardzo szybko nam się eskalowało, więc no... Mieć większy zasięg podpalania oznacza łatwiej eliminować wrogów. Łatwiej eliminować wrogów oznacza mniejszą szansę na zlamienie. A mniejsza szansa na zlamienie oznacza to, że może jakiś fajny wynik zrobimy. Bo tak, mówiąc szczerze, dzisiaj nie planuję jakiegoś szczególnego zwycięstwa, czy innych tego typu rzeczy. Raczej planuję po prostu zrobić dosyć spore zapętlenie. Podblokowywać może jakieś artefakty, jakieś inne fajne rzeczy. Zrobić jakieś dłuższą serię właśnie plansz i tym podobnych rzeczy. Się zobaczę, jak to wyjdzie. Ale póki co, to no, musimy po prostu przeżyć. Bez przeżycia to nie ma co udawać, że coś jakoś uda, cokolwiek. Bo no... W sumie to już głupoty zaczynam pleść. Po prostu skupmy się na tym, żeby pokonać tutaj królową żuków. Wszystko inne, co tu się pojawia i... No, zobaczymy, jak to pójdzie.
przypadku? Tak, jeśli chodzi o kwestię właśnie odblokowań artefaktów i tak dalej, to powiem, że mam jeden kod, który znalazłem. Nie pamiętam już gdzie, ale wiem, że go mam. Z takich ważniejszych, które pamiętam. W ogóle nie mam ich jeszcze więcej, ale nie pamiętam gdzie screeny, po prostu powrzucałem, to jest jedyny, którego mam. A więc po prostu jak dostaniemy się do, można powiedzieć, przedostatniej planszy, albo inaczej też nazywając jedynej planszy, która zawsze się pojawia, z takich podstawowych plansz, czyli nie liczę już wejścia na księżyc. To jest po prostu właśnie, no, ta plansza, przed którą, znaczy po której można wejść na księżyc. No tak, to tam właśnie, no, te artefakty można odblokowywać, czyli sekrety. W sumie nie wiem, czemu takie oczywistości gadam. Jeśli śledziliście moje epizody, to powinniście już i tak wiedzieć, jak to wygląda. Chociaż trochę. No, ale dobra, mniejsza z tym. O. Patrząc tak na zegar, muszę wam przyznać, że mamy nawet nie najgorszy czas na pierwszej planszy. A nie dosyć, że nie najgorszy czas, to jeszcze dosyć sporo rzeczy z niej powyciągałem, co jest w ogóle już świetne. U, proszę, jeszcze Queen Gland. Nie, powiem, że nieźle. Nieźle. Wynik po pierwszej planszy mogę powiedzieć, że jest pozytywny. Co prawda zestawy przedmiotów, które mamy, nie są idealne. Wręcz bym powiedział, że do idealnych daleko. Ale nie jest najgorzej. Okej, ta plansza. O, osobiście nie będę ukrywał, nie jest ona moim ulubionym. I u... Dobra. Jeśli znajdziemy niszczarkę... Świetnie. Będziemy mogli sobie nadrukować kawę. Kawa jest jedną z moich ulubionych przedmiotów. Nie dosyć, że trochę przyspiesza atakowanie, to się też delikatnie przyspiesza w takim samym stopniu, jeśli się nie mylę, szybkość poruszania się. To jest świetne i oczywiście zawsze polecam inwestować w szybkość poruszania się. No ale tak. Moim zdaniem naprawdę jest lepsze od strzykawki i od koziej nogi, właśnie dlatego, że tutaj dwa w jednym jest. Oczywiście w mniejszym stopniu, ale niech będzie w mniejszym stopniu, ale dwa naraz. Nadal, dwa naraz, dwie najważniejsze statystyki. Naraz. W sumie nie wiem, czy mi się powtarzam z tym wszystkim, ale dobra. Teraz tak, obawiam się, że możemy tutaj zginąć przez tego smołowego dziada. Jeśli by go nie było, to bym się aż tak nie obawiał. Okej, są jeszcze te sruwające płaszczki, jakie nazywam. Ale tak, to ten właśnie jeden dziad był najgorszy w tym wszystkim. I okej, crowbar. O... Nie najgorszy przedmiot, ale powiem, że to już jest kandydat na przemianę w kubek kawy. I tak, przedmiot specjalny. O tak, to się trafiło świetnie. Super masywna pijawa. A dla tych, którzy nie wiedzą, jest bardzo dobra, ma się szybkie ataki ze speedy, co jest oczywiste. Ale przez to, że my wyszczerbujemy zawsze na jeden atak trzy pociski, no jest bardzo, bardzo efektywne dla nas. I dobra, kozia noga. Powiem, że kozie nogi są bardzo dobrymi przedmiotami, ale jednak wymienię ją na kawę, żeby mieć trochę mniej prędkości ruchu, ale zawsze też trochę szybsze atakowanie, więc tak. Może nie będziemy tutaj dłużej czekać, po prostu lećmy już stworzyć dwie kawy. A tak naprawdę nie możemy za długo zwlekać z ogarnianiem teleportu. Nie teraz, nie podczas pierwszego przebiegu. Tu nie mógłbym jeszcze ślimaka, chociaż nie, ślimak będzie potrzebny na te nieliczne momenty, kiedy będziemy mieć spokój, żebym się szybko leczył, więc tak. Nie, 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 nie. Ej, prawie zlamiłem tak na zgona. Okej, okay, tak czy inaczej, crowbara też mówię, jak przeniszczę i fokus krystala, bo chociaż nie, fokus krystala nie są najlepsze, więc dobra, niech będzie. Pewnie teraz niektórzy chcą mnie już zamordować za to, jakie głupie decyzje podejmuję, no niestety, ale to jestem ja. I tak, za to 3 kawów się zrobimy, bo nie widziałem lepszej drukarki na razie. I dobra. W ten sposób, jeśli się nie mylę, będziemy mieć około, bym powiedział, że 23% szybsze atakowanie. No i o tyle samo chyba chodzenie.
Mogę rzeczywiście trochę mylić, ale nadal mam. Pod tym względem jesteśmy już mniej więcej ogarnięci. I proszę, jeszcze są sklepy, których nie zauważyłem. Nieźle. Dobra, lepkie bomby albo okular. Oczywiście, że okular. Ogólnie jest to jeden z lepszych przedmiotów, a dla łówczyń tym bardziej. Teraz tutaj bym wziął, szczerze, niech będzie ta płytka, żeby mieć jakąkolwiek, nawet jeśli małą redukcję obrażeń. I nie jest to dobry wybór, od razu wam powiem. Naprawdę nie jest to dobry wybór. Tutaj wezmę tajemniczy przedmiot, może będzie coś innego. Zegarek. Okej. Okay. Powiem wam, że ten przebieg już się zapowiada dziko. Jest, że mamy zegarek, który jest mega ryzykownym przedmiotem, ale też mega potężnym, jeśli się nie spadnie na bardzo niskie życie. To jeszcze mamy złoty posąg. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy kiedykolwiek pokazywałem wam, co jest ze złotym posągiem. Więc tak, definitywnie musimy tam pójść, tylko no niestety... Mam za mało fundusza, żeby jeszcze iść na złoty posąg. Więc tak, musimy poczekać, aż trochę więcej dziadów się tutaj narespi. I dobra... Czy wystarczy? Nie, nadal minimalnie mało. Jak na złość surowaków nie ma, kiedy są potrzebni. Dobra, a przynajmniej najmniej zobaczmy jedną rzecz. Świetnie. Teleporter, znany przeze mnie jako śmierdziuch potocznie, jest w bardzo ładnym miejscu. Po górniku jest jeszcze parę skrzynek. Co oznacza, że szybko po zdobyciu złotego będziemy mogli tam powrócić. A, i zapomniałem jeszcze jedną ważną rzecz zrobić. Pozwólcie, że od razu to zrobię. Od razu maksymalnie może być 0 zwłok. Tak. Może nie wyglądać to najładniej, ale po prostu tak preferuję, bo w ten sposób trochę zciąża mi to system. I nie, żeby komputer mi domagał, to nie. Pomimo tego, że nie mogę najnowszego Windowsa zainstalować, bo nie mam jednego głupiego tam... modułu... Przy czym wiem, oficjalnie mogę zainstalować, bo oficjalnie, no to tam wiadomo. Ale no. To tak. To jest to dosyć dobra maszyna, jedno co procesor u niej może nie być najlepszy. Ale jak zawsze powtarzam, jeśli chcecie zobaczyć specyfikację mojego sprzętu, zapraszam na twarzę książkę, która jest chyba w opisie każdego filmu. W sensie, chyba, definitywnie jest. Nie wiem, czemu tak dziwnie mówię chyba, jakbym nie był pewien sam swojego opisu. Ale tak, no to tam macie właśnie pełną specyfikację, ale tak pokrótce mówiąc, jest to chyba... Najprościej mówiąc, bo nie znam konkretnych numerów procesora już. Się nie znam, nie pamiętam, bardziej powinienem powiedzieć. Ale był to najlepszy Ryzen. I tutaj chyba powiem, że albo 7, albo 9, nie jestem pewien, który. O ile były 9 wtedy, ale tej powiedzmy pierwszej generacji Ryzenów, które miały naprawdę szansę konkurować z, no, z Intelami. Czy to chyba była seria 3000, ale nie jestem pewien. Następna chyba była 5000. Ale no, jak mówię. Nie powiem tak, nie powiem nie. Może to było drugie wydanie? No nieważne. Tak czy inaczej, to właśnie ten. Albo najmocniejszy, albo prawie najmocniejszy model. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, to mamy tutaj do czynienia z 3080. Od Gigabyte'a. No i co? No RAM 32 giga. Chyba 3000 albo 3200, CL chyba 16. Nie jest najlepszy sprzęt. I DDR4 oczywiście. Zapomniałem to wspomnieć. Ale nigdy nie narzekałem. Dobra, narzekałem na niego niejednokrotnie, ale nigdy nie stwierdziłbym, że on jest słaby. Czy pewnie znajdzie się teraz parę osób, które oglądając mogą myśleć takie: kurczę, gościu, twój sprzęt jest złom, albo kurczę, może mi tak nie dopasowa na części. No cóż, życie. Ale. Po prostu skupiając się na tym, co jest najważniejsze. Wiem, że nie muszę tych zwłok czyścić szybciej, ale stwierdziłem, że czemu nie. Ja nie jestem z tych, którzy lubią takie rzeczy. Szczególnie, czy potrzebują, żeby mieć lepszą immersję w grach. Równie dobrze, no, dla mnie mogłoby to nawet nie być. Po prostu wrogowie mogłyby się od razu rozpadać w pył. Tak jak to jest w niektórych produkcjach. No nie, jak ja mogę tak zamić i dasz? Czy to się uda? Nie,
Będą obrażenia, na szczęście minimalne, ale będą. Zwiadam taka ciekawostka. Okej, idziemy tylko najpierw w złoty portal. Ten odcinek robię tutaj właśnie jeszcze normalnie na monosunie, ale tak mnie trochę zastanawiało, czy nie chcielibyście może następnych epizodów solowych widzieć na jeszcze trudniejszym trybie. Bo istnieje coś takiego jak, najłatwiej to mówić, Monosun Plus, to jest Eclipse. Jest to o tyle ciekawy tryb, że za każde przejście coraz bardziej się utrudnia, jest chyba 8 poziomów. Każda postać ma osobno robione i każdy daje różne utrudnienia. Jeżeli był szczery, prawdę mówiąc, nie pamiętam wszystkich. Czy może nawet inaczej, jeśli pamiętam, nie znam, bo osobiście nie grałem jeszcze. Ale słyszałem o tym, że właśnie jedno z utrudnień, które tam może się trafić, to... które może się trafić, które się trafia na jakimś tam etapie, to upadki mogą być śmiertelne. I po prostu wyobraźcie sobie, jak to bardzo zmieniłoby postać rzeczy. Trzeba byłoby uważać na upadki. Pierwszy raz po prostu w całym Risk of Rainie trzeba byłoby naprawdę uważać na upadki, bo mogłyby nas zabijać. Okej, nadal jestem bezpieczny, tak. Ale no nie trzeba aż tak uważać. I dobra. Tak, już przyjedźmy do sedna. Złoty portal, jak widzicie, teleportuje nas na taką planszę, jest tutaj pełno wrogów. I to nie da się powiedzieć, że nie ma pełno. I po prostu mam tutaj cel. Wszystkie te jakby złote rzeczy, czy te słupy, nawet nie wiem jak się nazywają, bo nie zwróciłem uwagi, aktywować. A potem czeka nas jeszcze jedna tutaj rzecz, tak najdelikatniej mówiąc. A nie, nie złote, tylko to ciemne. Złote są po prostu zdobami. Nazywa się to Halcyon, czy Halcyon Beacon. I cyk. Pojawia się taki dziad. Teraz nie pamiętam, czy z nim się normalnie walczyło, czy... No właśnie. Nie można walczyć, dopóki się wszystkich nie aktywuje, tylko w pewnym momencie w ramach utrudnienia pojawia się właśnie on i trzeba na niego uważać. To jest nieśmiertelny. Przynajmniej na razie. Tak mi rzadko kiedy tutaj zagląda, więc potrafię się mieszać z tym, jak to wygląda. Tak, mimo tego, że wiem, że powinien się skupiać na innych rzeczach, to zobaczmy skrzynkę i proszę, Predatory Instinct. Świetne. Świetne. A ogólnie to działa tak, że daje nam bodajże 5% szans na krytyka za pierwszym razem, kiedy to podnosimy. I zawsze jak krytniemy, to będziemy teraz dostawać bonusową prędkość ataku na krótką chwilę. Max 3 staki. Nie pamiętam, ile co konkretnie daje, ale wiem, że to świetna rzecz. I jeden z, powiedzmy, właśnie ciekawszych sposobów grania, jeśli gracie na Artifact of Command. Jeśli chcecie sobie właśnie ułatwić życie, to 9 okularów, ta czapka i jeszcze z zielonych kosa. Macie 100% kryta, więc zawsze krytujecie, potem bierzecie więcej kos i czapek z zielonych, reszta przedmiotów dowolna. W ten sposób się mocno lecicie. Tak, mocno leczyć się. O, chyba już wszystkie, bo widzę, że mogę atakować dziada. Albo jeszcze są, tylko teraz po prostu da się już go bić, ale ma mocną redukcję. Nie jestem pewien, tak czy inaczej. I właśnie, każda kolejna kosa powoduje, że krytyki was bardziej leczą, każdy kolejny to jeszcze bardziej przyspiesza wam ataki. Dziwny sposób grania, ale dosyć przyjemny. Tak samo jak dziwny, ale bardzo przyjemny jest granie i teraz bym nie powiedział źle. Jako chyba multi, czyli mult, jak na niego czasami gadam. Granie pod mnóstwo po prostu pancerza i tych jakby kolców. W sensie tym drutu kolczastego czegoś tak, to że jak ktoś nas uderzy, to oddajemy. Dziwne, ale fajne. No i tam do tego oczywiście miśki. Te Hard Times, czy jakoś tak, no to ogólnie miśki, zwykłe pluszaki porozwalane z szarej jakości, które dają szansę na... jak to się nazywa? No, na negację obrażeń. Jeśli uda wam się zrobić je w formie Void, jeszcze lepiej, bo to daje gwarantowaną negację co jakiś czas po prostu. O, proszę, i dziad w połowie walki to wyłącza, tego nie pamiętałem. Albo go za szybko ubijałem, albo nie wiem co, ale tak, jak widzicie, trzeba teraz to wszystko znowu aktywować. No i tak. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, bo to jest tyle, jeśli chodzi o Złotą Krainę. No i właśnie, jak dalej opowiadam już o tych swoich przeżyciach, to też jest właśnie bardzo ciekawe. Inny, który też jest bardzo fajny, to właśnie też multi.
ale skupię się czysto na attack speedzie i rzeczach w pokroju ukulele. Nie wiem, czy to dużo biło, może, ale jeśli gracie pod wyrzutnie gwoździ jako podstawową broń i po prostu macie mnóstwo attack speeda, to nawet to, że tam masz bardzo niski przelicznik efektywności aktywacji, o nie. O nie, 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 nie. Jest niedobrze, aktywujmy tą pijawę. I jeśli nie zauważyliście, niestety straciliśmy przed chwilą zegarek, bo spadliśmy do zbyt niskiego HP. Jak mówię, nie jestem najlepszy w te klocki tutaj, ale trochę umiem grać, więc stwierdziłem, że będę sobie właśnie się bawił tym w taki sposób. I okej, jest znowu śmiertelny, tak najprościej mówiąc. Więc teraz tylko, żeby nie zlamić, musimy go szybko ubić. No, to też bardzo właśnie fajne, bo przez to, że macie milion ataków na sekundę, to nawet jak macie tam, nie wiem, chyba 0,3 czy nawet mniej efektywności aktywacji, czyli ukulele, jak normalnie by miało, dajmy to 5%, to macie 5% razy 0,3 szansy, no to... No ale tak, czy inaczej, polecam naprawdę fajne rzeczy. I tak, wygraliśmy, dostaliśmy za to Halcyon Seed. I teraz takiego dziada będziemy sobie przyzywać jako wsparcie, zawsze aktywujemy teleport. Więc, tak. No to jest sekret tego złotego miejsca. Bardzo fajne, lubię to. I co najważniejsze, nie zajmuje to jakby planszy. To jest bardzo istotne. Nie zajmuje planszy. Tak, może powtórzyłem się, ale no. Oczywiście, teraz jesteśmy... A nie, stage'a też nie jest większa, a to ciekawe. Powiem, że niektórzy rzeczy zwiększają stage'a, mimo to, że są jakby poza główną ścieżką. A tutaj proszę, to nie zwiększa. Dobra, tak czy inaczej się pobawiliśmy, mamy nowe akcesorium, które definitywnie się przyda. Znaczy tego nie umiem powiedzieć. Ale tak, i teraz musimy zbierać 147 kredytów, czy jakichś dolarów kosmiczno-amerykańskich. I tak, z tego biorę apteczkę. Wolę być zabezpieczony na wszelki wielki. I co? Na pewno wiele osób będzie się dziwiło, że tak nieefektywnie gram, że biorę takie błędne rzeczy czy coś. No ale jak mówię, to jestem ja. Ja jednocześnie umiem grać i totalnie lamię. Więc nie ufam sobie na tyle, żeby po prostu powiedzieć, a skupmy się na poruszaniu się na damage'u i będzie dobrze. Nie w tej grze. Tutaj natomiast jednak wezmę sobie backup magazine. Możliwe, że rzucanie większej ilości glewi jest niezwykle cenna. Bo jak większość osób powie, ja się też z tym zgadzam, lepszy DPS ma się z glewi niż z ataku podstawowego. No to ja jednak lubię inwestować w tego ataka. I co my tu mamy? O, z tych rzeczy powiem, że wróciłbym do Focus Krystala. Niech chociaż będzie ten jeden. Zawsze jak coś jest bardzo blisko, będziemy mieć dodatkowe obrażenia. I tak, więcej gazoline. Świetnie. Jest skrzynka niespodzianka. Prawdopodobnie teraz weźmiemy tylko. No. Muszę po prostu pobijać trochę dziadów. Co? Z trzecich plansz wszystkich, które są dostępne na ten moment, powiem szczerze, tą chyba lubię najmniej. Nie jest zła nic, ale lubię ją najmniej przez to, jaki boss mi się od najczęściej tutaj trafia. I to, że to takie jakby małe kryształki w barierach tu mogą się respić. No niestety. Jak już tu jesteśmy, to okej. Okay. Poradzę sobie. Może nieprawdopodobnie czy coś, ale chyba jest szansa. Co my za tym mówię? No, jest to definitywnie najmniej ulubiona wariacja trzeciej krainy ze wszystkich. Najlepsza chyba jest ogólnie to tak jakby ala platformy czy mosty. Umieszczone po środku jakichś takich, ciężko mi to powiedzieć, wzgórz. Może coś co. No, a na drugim miejscu jest ta lodowa. Ta najbardziej klasycznie kojarzona z trzecią krainą tutaj. Mogę powiedzieć, że ją lubię z prostego powodu. Jeśli jakimś tym udaje mi się robić szybką rozgrywkę, to tam jest to taki pewien fajny przedmiot aktywny, ten co pod Q się robi, czyli pomarańczowej jakości. Który ma taką fajną właściwość, że wysyła super potężny pocisk, który jest w stanie anihilować dużą część wrogów. A tutaj co mamy? Infuzja? O proszę.
No dzisiaj gra to mnie polubiła. Daje mi naprawdę dobre rzeczy. Zbieranie HP-ków. Jeden za wroga do max 100. Każdy kolejny infuzji daje kolejną setkę. I kolejny jeden do każdego ubitego wroga. Świetna rzecz. Bardzo świetna. I tak jak mogę powiedzieć jako weteran pierwszego Risk of Raina, i to teraz już definitywnie jako weteran, bo tak się pochwalę trochę, że pierwszego Risk of Raina w wersji klasycznej, czyli oryginalnej, nie w wersji Returns, to wyprocentowałem tak całkowicie. Nawet nie tyle co osiągnięcia, co wszystko. Nawet to, co już na osiągnięciach nie było brane pod uwagę. Więc tak, to mogę właśnie powiedzieć, że Infusion tam było niesamowicie potężnym przedmiotem. W szczególności jak zdobyliście artefakt Glass. Czyli ten, który tutaj powoduje, i tam powodował coś podobnego, że mamy bardzo mało życia, ale wielkie obrażenia zdajemy. Tylko że tutaj jest taki pewien haczyk co do tego wszystkiego. Deweloperzy się tutaj zabezpieczyli, nie wiem czy od razu, czy dopiero po jakimś czasie, ale powodując, że jak mamy ten włączony artefakt w Glass, to dużo wolniej to się stakuje. I max jest też dużo mniejszy. Nie pamiętam, czy 0,1, czyli 10 dostajemy 1 i max 10. Czy tam był, czy jest jeszcze jakoś inaczej. Ale no, jest znerfiona infuzja. W oryginalnym Risk of Rain natomiast czegoś takiego nie było. Więc stakując Infusion, mogliście osiągnąć niesamowite wartości. O, przy okazji Hard Times? Nie, Tougher Times, okej. Tak się nazywa, to mi się właśnie o nim mówiłem, że też warto brać. I ogólnie wziąłbym to bazową broszkę, gdyby nie to, że misiek był, bo broszki to bazowe ogólnie to jest świetny przedmiot na zabezpieczenie. W szczególności jak jesteś takim dytym jak ja, że się te eksploduje, te właśnie kwasowe rzeczy blisko siebie. I a propos bossów, właśnie trafił się ten, którego nie chciałem. Nie wiem, czy tutaj może być jakiś, w sensie może być. Pamiętam, że trafiało mi się jeszcze czasami chociażby ta królowa insektów. Ale to czasami, najczęściej to jest właśnie to. A nie lubię go. Naprawdę nie lubię po prostu... Głównie przez ten promień. I tak jest mniej irytujący niż promień golema, tego kamiennego. Ale no. Ale jest irytujący też trochę. Na całe szczęście jednak... Tyle, co ja już grałem w Risk of Raina 2, to trochę się naumiałem. Jak widzicie, no... Tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Dobra, sniping. I chyba nawet nie trafiłem moim super precyzyjnym snajperskim strzałem plus 10 do celności. Powinien powiedzieć minus 10 do celności niestety, ale dobra. Nie ma co się tym przejmować, i tak to gramy. Na ten moment. Fajnie by było jednak tylko, gdyby moje strzały w końcu chciały trafiać w tego dziada. Dobra, ma końcówkę. I chyba mamy to. Tak, mamy to. Nie dosyć, że to jeszcze dostaliśmy jeden z lepszych przedmiotów kolejnych. Rakietki. Jedno z najcenniejszych przedmiotów, bo podobnie jak ukulele, pozwala tworzyć łańcuchy efektów. Bardzo ciekawą mechanikę, która powoduje, że po prostu trafiając tym, można odpalić się kolejna rzecz, kolejna i kolejna i tak dalej. Uwielbiam po prostu to, jakie tutaj właśnie są synergie między tymi przedmiotami. Ale super, po prostu super. I trafiliśmy teraz do Abyssal Depths. Najbardziej klasyczna, można powiedzieć, plansza z tej krainy, a jednocześnie chyba taka, którą preferuję. Okej, w alternatywnej, czyli z gniazdami mechanicznych harpy, jakby można dostać dodatkowy przedmiot za bossa, ale tu jest coś o wiele lepszego w moim odczuciu. Co prawda wymaga dużo bardziej męczenia się, żeby to dostać. Trzeba farmić monetki. Ale jest tutaj gwarantowany przedmiot czerwonej jakości. Po prostu zawsze. To jest długi czas, jak tutaj grałem, to nie byłem tego świadom. Ale teraz, kiedy już o tym wiem, to po prostu uwielbiam tę krainę.
Oczywiście ma swoje minusy, jak to, że tutaj są te kraby, które potem mogą robić niezłą artylerię, która będzie chciała nas ubijać. I te latające dzwony. Chociaż te dzwony chyba to w tamtej wersji też są. Tak czy inaczej, skupmy się teraz na tym, żeby tutaj nagromadzić jak najwięcej funduszy, pootwierać skrzynki i przede wszystkim otworzyć tą, która daje nam gwarantowany przedmiot czerwonej jakości, który chyba tutaj jest nazwany legendarnym. Przynajmniej tak mi się wydaje. Żółtego to chyba jest boss item po prostu. Szara to jest common, zielona to jest rare, no a tutaj musi być legendary. Albo epic. W sensie tak myślę. Tak czy inaczej, róbmy żyć. I tak, na pewno widać, że mamy bardzo niskie predyspozycje do zadawania obrażeń tutaj na razie. Tylko włączmy pijawę, bo niebezpiecznie nisko nam życie spadło. Na całe szczęście zrobiliśmy komórkę paliwową, więc pijawa będzie miała u nas teraz nieco mniejsze cooldown, to jeszcze mamy dwa ładunki na niej, więc będzie fajnie. Okej, wieżyczka. Na pewno się przyda do ratowania sytuacji. I mamy już 4000 funduszy. Bardzo fajnie. Zobaczmy więc szybko tylko, ile będzie kosztować nas skrzynka z właśnie z legendarką. Wszystko znaleźć odpowiednie miejsce i weźmy, że otwórzmy jednego komona, bo czemu nie? Stek. Nie dzięki. Moim zdaniem stek to jest jeden ze słabszych, gorszych przedmiotów i stać nas na to, proszę. Zawsze tu jest. I co dostaliśmy? Kiedy się leczymy, to wystrzeliwujemy czaszki z dęce obrażenia. Daleko temu do ideału, ale nadal jest to mocny przedmiot, więc no. Jak aktywujemy teraz pijawę, to będziemy jeszcze za jakiś czas rzucać czaszki. Mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych przedmiotów dla inżyniera. A, bo jeśli gra się na klasycznych wieżyczkach, tych nieruchomych, co osobiście polecam, te ruchome wieżyczki wcale takie dobre nie są. I macie chociaż jednego grzyba, to jak wiecie, wieżyczki się non-stop leczą. Jeśli macie jeszcze to i jesteście w stanie trzymać uwagę wrogów z dala od wieżyczek, to bardzo dużo będzie tych czaszek latało i będą właśnie fajnie wspomagały DPS. I przy okazji, co tu mamy? Jeszcze dostaliśmy Alien Heada z tego. Z kapliczki losowania. Nie, to jest dobry przebieg. Dwa razy po czym wygraliśmy. Okej, okay, War Banner. To jest trochę gorsze w moim odczuciu. I nie odbierzcie tego źle. Backup magazyn, świetnie. Po prostu osobiście nie jestem największym fanem. I tak, z tych tutaj opcji szczerze wziąłbym to. Teraz nasze skoki będą nas wyrzucać trochę bardziej na przody. To jest bardzo fajnym efektem. Ale tak, oj, coś czuję, że ten przebieg może być naprawdę dobry, jeśli się nie rozproszę albo nie zlamię jakoś głupio. Ale jeśli nie będziemy mieć największych demerzy, to przez to, że możemy rzucać już 3 glewie naraz, jeśli to naładujemy. Mamy trochę krótsze cooldowny i inne takie rzeczy. Ignition tank. No proszę, teraz to już to, że mamy dużo gazolin, będzie świetnie działało, bo gazolin teraz ma jeszcze potężniejszy efekt. No! Nie przesadzasz trochę, gro? Muszę sprawdzić, czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się, dobra. Będę miał dowoda, że to był, że to po prostu... Ajajaj. Okej, okay, śmierdziuch. I jeszcze Void Fist będziemy mogli zrobić po śmierdziuchu. Jasne, czemu nie? Otworzymy tylko tą skrzynkę. Strzykawa. Miły dodatek. Jak mówię, wolałbym kawę, ale strzykawa też fajna. I okej, okay, let's go. Nie ma co czekać. Tylko ktoś trafi. Obstawiam... No, niestety jego. Te. Tylko nie wiem, czy nie będzie dwóch Imp Overloadów. Bo to już taki etap. No, mamy dwóch. Niestety. Na całe szczęście jednak mamy tego naszego złotego golema, który będzie nas trochę tutaj ratował. Boże, tylko że nie potrafi się teleportować. A tu jest mało miejsca. I co? Krwawienie ogólnie od Imp Overloadów, Overlordów, nie Overloadów, ale tak, jest jednym z najgorszych, które możecie dostać. Tak od razu powiem. Uważajcie na to. To może wam zabić nawet i Godly Rana. Shatter Spleen! Jeszcze dostał najlepszy przedmiot, jaki mogłem dostać. Krytyki dają krwawienie. Dostałem 5% znowu na krytyka.
Jeszcze jak ktoś krwawiący ginie, to właśnie eksploduje. Ojej, nie, to... To jest zbyt piękny przebieg, żeby... żeby tego nie uwiecznić na YouTubie. Definitywnie będzie... jeden z moich ciekawszych. Nie ukrywam, miałam dobre przebiegi, miałam złe przebiegi. Jak chyba każdy. Ale to, co się tutaj dzieje, to już bije wszelkie, po prostu... Bije wszelkie moje przebiegi, które ostatnio miewałem na głowę. Ile co dostałem czerwonych przedmiotów, żółtych i tak dalej, no... Po prostu wow. I tak... Blue Portal? I dobra. Idziemy na Whitefieldsy, jak już mówiłem. Ale zanim tego, to wszystko, to muszę zobaczyć tylko, co tam oferują. Czy są te rzeczy? Nie. Jeśli kogoś zastanawia, co mam na myśli przez te rzeczy, to już tłumaczę. Nie. Nie biorę niczego. Po prostu... jakby najlepiej powiedzieć, szukam... ciągle jednego... czegoś tutaj, bo po prostu chcę, może inaczej, chciałbym wam pokazać jakby jeden ciekawy sekret tej gry. Wielu z was, jeśli grało w Risk of Rain albo śledzi to bardziej, to pewnie już go zna, ale no, nadal uważam to za ciekawą rzecz, więc czemu by nie. W ogóle jest jeden przedmiot lunarny, który nie robi prawie nic. Mówię prawie, gdyż ma jedno fajne zastosowanie, ale do tego trzeba umieć grać dosyć dobrze, czyli to nie jestem ja, i zrobić chociaż jednego loopa, zacząć. Co mi zabiło? Co, jak, gdzie, co mnie ubi... Nie. No nie. Piękne. No cóż. Ale właśnie o takich sytuacjach mówiłem. Chwila rozproszenia, nieuwagi i już... po prostu jesteśmy dead. Więc tak. Na tym niestety będziemy kończyć przebiega. I tak. Tak tylko na słowo naprawdę końcowe powiem jedną rzecz. Wiele co mi się gier teraz nagromadziło, które chciałbym ogrywać. Możecie się spodziewać, że będzie dużo więcej odcinków. Ogólnie. Czasami będą podwójne, potrójne dni. Będą serie stare, nowe i w ogóle. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno do Risk of Rain wrócimy, tak poza tym wszystkim. Naprawdę mam wielką ochotę sobie pogrywać. A kto wie, może naprawdę wam będę mógł pokazać jakieś niesamowite przebiegi, lepsze niż ten nawet. Ale dobra, starczy mojej paplaniny. To by było na tyle, więc no trzymajcie się, no i hej.